Bonda zachwyciła cały świat, aktorka uwiodła widzów oszałamiającą urodą. Media obiegły właśnie informacje o śmierci kobiety, fani są w żałobie. Bonda na zawsze zapisała się w pamięci fanów niezwykle popularnej serii filmów o agencie 007. Uwielbiana aktorka wyróżniała się niezwykłą urodą. W latach 60. rozkochała w sobie wielu widzów. Światowe media obiegła smutna wiadomość o kobiety. Bonda oczarowała widzów oszałamiającą urodą, wcieliła się w rolę kochanki agenta 007 w filmie Goldfinger. Na wielkim ekranie pojawiła się u boku Seana Connery'ego i oszołomiła widzów swoją niezwykłą urodą. W latach 60. w Honor Blackman kochali się niemal wszyscy fani Bonda. Informacje o gwiazdę przekazała rodzina, smutne wiadomości wstrząsnęły wielbicielami kobiety. Honor Blackman zmarła z przyczyn naturalnych w swoim domu w Sussex w Anglii. Kobieta w chwili miała 94 lata. Karierę aktorską rozpoczęła pod koniec lat 50. XX wieku, ale głośno zrobiło się o niej dopiero na początku lat 60. To wtedy aktorka została gwiazdą szpiegowskiego serialu Revolver i Melonik, wcielając się w postać Catuchy Gale. Z serialu zrezygnowała dla roli dziewczyny Bonda w filmie Goldfinger. Miała już 38 lat, kiedy wcieliła się w postać Pussy Galore, próbującej obrabować słynny amerykański skarbiec w Fort Knox. Jest jedna z najstarszych aktorek wśród gwiazd odgrywających rolę kochanek agenta 007. Sean Connery był od niej o 5 lat młodszy. Nie żyje dziewczyna Bonda, aktorka zmarła w wieku 94 lat. W pracy na planie filmowego hitu pomogło jej doświadczenie zebrane podczas kręcenia serialu szpiegowskiego. Po latach aktorka przyznała, że żałuje porzucenia roli w Rewolwerze i Meloniku. Odeszłam w niewłaściwym momencie. Przechodzili właśnie z czarno-białego obrazu na kolor, pojawiły się też prawdziwie kinowe pieniądze, powiedziała aktorka w rozmowie z The Guardian. Widzowie mogli oglądać Honor Blackman w takich hitach, jak Jason i Argonauci, westernie Szalako, Dziewica i Cygan czy Dziennik Bridget Jones. Zaliczyła również gościnne występy m.in. w serialu Columbo czy Dr. WHO, a w latach 90. Kobieta była gwiazdą sitcomu The Upper Hand. Screen Goldfinger 1964 rok.